Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie tutaj o paru osobach, wizjach pewnych osób, pewnych mistyków. Myślę, że jest to na czasie i bardzo ważne, bo czas bardzo przyspiesza. Bardzo przyspiesza, co wspominam no niejednokrotnie. Więc czasy ostateczne i zapowiedzi mistyków. Oczywiście nie można lekceważyć proroctw, bo jest to oczywiście też podkreślone też w Piśmie Świętym. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, więc trzeba mieć wszystko na uwadze, trzeba też to nagłaśniać tutaj ludziom. Coraz więcej osób na kanale, bardzo, bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy z tego powodu, więc zaczynamy od siostry Faustyny Kowalskiej. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie danym ludziom znak na niebie. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to krótki czas przed dniem ostatecznym. W 1938 roku Faustyna Kowalska, gdy się modliła za Polskę, usłyszała takie słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Pójdziemy sobie dalej. Rosalia Celakówna, 1938 rok. Rosalia Celakówna widziała wizję strasznej katastrofy świata. Na jej pytanie, czy to koniec świata, a ten ogień i lawa, czy jest to piekło, otrzymała odpowiedź. To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego boskiemu sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie to już jedna owczarnia i jeden pasterz. Trzeba wszystko uczynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. Kolejna osoba, ksiądz Stefan Gobi, 1977 rok, Matka Boża. Niestety wzrasta liczba kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą. Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i najświętszej ofiary. Przez to ohyda spustoszenia, która już weszła do świątyni Bożej, osiągnie swój szczyt. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie w tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta. Odczytujcie ze mną znaki waszych czasów. Żyjecie w pokoju serca i w ufności. Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnienie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale. Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela. Teraz będzie prawosławna mistyczka Wasula Rydzen, 91 rok. Zostało powiedziane, że przed moim wielkim powrotem będą dane wam znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające mój wielki dzień chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć, czytając uważnie pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, aby zrozumieć pisma? 93 rok. Wielu z was pyta,
Uprzedziłem was, że kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, rozpościerającą się w miejscu świętym, to znaczy, kiedy zobaczycie nieprzyjaciela zajmującego miejsce tam, gdzie być go nie powinno, czyli w mojej świątyni, w miejscu mojego zamieszkania, kiedy zobaczycie tego buntownika wynoszącego się ponad wszystko i sądzi, że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o znak zapowiadający, dany przed znakiem Syna Człowieczego. Kolejne przesłanie z 95 roku. Mój ojciec nie zniesie widoku swego syna rzuconego pod nogi, powalonego na ziemię. Nie zniesie tego również święty Michał. On i jego zastępy powstaną. Dziś bestia przeciwstawia się niebu, nawet mojej mocy. To dlatego mój ojciec spali zbrodnie tego pokolenia ogniem. Ogień przyjdzie w chwili, kiedy niczego nie będą się spodziewać. Słowem moich ust i rozkazem mojego ojca, obecnie niebo i ziemia są przeznaczone w ogień. Zostaliście o tym wiele razy uprzedzeni. Matka Boża, 15 września 1987 rok, Akita, cytuję, obecnie urzeczywistnia się to, co przepowiedziałam Fatimie dla Kościoła. Nadszedł moment wielkiej próby, gdyż niegodziwy człowiek zajmie miejsce w jego łonie i ohyda spustoszenia wejdzie do świątyni Boga. Kolejne. Kibeho, Matka Boża. 1981 do 1989 roku. Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas. Świat działa na własną zgubę. Jeżeli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych serc, wszyscy wpadniecie w otchłań. Kolejna osoba, kolejne tutaj przesłanie. Zofia Grochowska. U źródeł Bożego Miłosierdzia z Orędzie, to akurat z lat 1988-1999 rok. Świat, w którym żyjecie, dzieci moje, zbliża się ku końcowi. Ten czas jest krótko, choć jeszcze trochę potrwa. Po tym czasie nastąpi wielka kara za grzechy świata. Czas obecny jest czasem urzeczywistnienia się wszystkich proroctw i czasów ostatecznych. Klęski, katastrofy, wojny, bratobójcze są ostrzeżeniem. Czy jesteście w stanie opamiętać je? Tworzycie arsenały broni, ale nie wiecie, jak z nich skorzystać. Bóg czeka do czasu przeznaczonego. Jezus Król zbierze wszystkie owieczki błądzące i wskaże im drogę do zbawienia. O ile człowiek nie skorzysta z czasu miłosierdzia Bożego, wówczas spadnie chłosta Boga. Kolejna tutaj mistyczka, Ewa Rycielska. 2010 rok. Do mety życia dobiegacie. Po moich śladach nie stąpacie. O moje królestwo nie zabiegacie. Za bunt przeciw Bogu Ojcu zginiecie. Ojciec Niebieski jest sprawiedliwy. Będzie chłostał za odsunięcie się od drogi, która nazywa się prawdą. A ty, ludu, jeżeli Jezus Chrystus nie będzie obwołany królem, zostaniesz ukarany i zniszczony. Niewielu ostanie się, aby świat został odrodzony. Nadchodzą czasy ostateczne. Wybrałam wielu proroków, ponieważ muszą się wypełnić słowa w piśmie. Cytat. Pan powtórnie przyjdzie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. 2014 rok. Znaki są ukazywane na niebie, w przestrzeni i na ziemi. Lecz lud mój w swej ślepocie nic nie dostrzega. Idź i prorokuj, że czas jest krótki. Ludu mój, bitwa nadeszła. Wojna to straszne i przerażające. Posuwa się głębiej i niszczy wszystko. Wąż uwił gniazdo i pełznie do przodu. Niech ciekawość nie ma w was żądzy. Słyszycie, jak echo niesie jęk z żelaznych ptaków, które są zwierzchnikami i znakiem niepokoju. Nieprzyjaciel czyni
zamysł postępu. Ludu mój, obdarowuję cię Bożą światłością, abyście nie kroczyli w ciemności. Wojna wisi nad tobą, zło nienawiści i plan Antychrysta jest widoczny. Antychryst się już ujawnił, bądźcie czujni na jego działanie. Jego mowa jest zdradą, a czyny zniszczeniem. Przestrzegam cię, mój ludu, nie szemraj, lecz módl się. 92 rok, Matka Boża do ojca Stefano Gobiego. Ohyda spustoszenia będąca wstrzymaniem stałej ofiary, jednym ze znaków końca czasów. Orędziu z ostatniego dnia 1992 roku Maryja podjęła trudny temat znaków końca czasów. Po omówieniu znaków, które, jak sama stwierdza, jasno ukazane w Ewangelii, listach świętego Piotra i Pawła, realizują się w obecnych latach, Maryja przechodzi do opisania ohydy spustoszenia. Mówi: ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte. Kto czyta, niech rozumie. Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela. Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją, a do czasu zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda, dziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Tak więc takie przesłania mistyków, jakże ważne w tych czasach, którzy nawet nieważne, z których one lat pochodzą oczywiście, bo my jesteśmy właśnie w tym zapowiadanym okresie tego czasu końca. Ja już tutaj też wspominałem, to wszystko zakończy się do 2024 roku, więc na dużo nie zostało. No, sami chyba widzicie, no, co się już wyprawia i dokąd ten świat zmierza. Ja wam dziękuję za poświęcenie tych paru minut, za wysłuchanie tego przekazu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was serdecznie.